Siema, hejos. Jadę do Kacpra na nową ulicę, jakąś tam gdzieś jest, wyhaczył. Fajną ulicę do gumowania, jadę zobaczyć. Trafię. Postaram się większość trasy jechać na jednym kole. Takie wyzwanie na dzisiaj. Czas wymienić oponę. Napisałem dzisiaj do Shimoto, żeby mi taką 18, ale taką bardziej na supermoto oponę założę, wiecie? Widziałem, że taką mają. Jestem ciekawy, jak będzie się gumować na takiej supermoto oponie. Moja opona to już praktycznie już guma tylko została. Wiecie, tam pod kostkami. To jest tutaj. Tu kiedyś byłem, to pole marihuany znalazłem. Co prawda marihuany przemysłowej, ale znalazłem. To duże. Siema. To nie tutaj. Trzeba zjechać. Uja. Albo tutaj. Nie, to jest tutaj. Mamy kolejną ulicę Winnie Boys. Siema. Też mam takie. Też mam. Ale się parę razy wyglebiłem i nie ten Teges, nie? A to zlot tylko 8 kółek. Ja mam, nie, no takie same. Są tylko kółka, mamy 8. Ty masz 3 kółka. No, tak? Wiesz co, do tyłu lecę, wiesz? Nie wiem czemu, nie? No, no. Zobacz, przejdź tam do końca, a my jedziemy w tamtą. No, dobra, zobacz, dobra. Sobie. A ty jeszcze nie byłeś tutaj? Nie. No to jedź do końca. Dobra, pojadę. Zaraz się stykniemy. Ale później się złapiemy tyłu. Dobra. Nie, no moja lepsza. Gdzie? Tutaj to już jest koniec praktycznie. Za dużo ludzi. To nie będzie nowa Winnie Boys. No możecie się złapać. Kółka, złapiemy się i jedziemy. Nie, no co ty? Ja żartowałam. No, wczoraj, żeby się tak rozpać. Ja się wczoraj bym wywróciła na rolkę. Dam ci kamerę i będziesz ten, nagrywał. A ja na koło. O, jak ta taka kamera z tyłu, co jest przyczepiona. Ja będę robił za ten uchwyt. O, będzie grane. Pięknie coś. Dzień dobry! Jaki ładny instrument! Będzie grane? Coś tam trzeba poćwiczyć, nie? O kurde! A mogę posłuchać? Pewnie. Super. Zawsze lubiłem saksofon. Tylko, że tutaj znów sobie pojadę, mam uszykowane. Aha, dobra. A pan tak tutaj w koło komina, czy gdzieś daleko? No, cały czas. Tak? No, na jednym kole tu trenuję. O kurde. No. To można się wywrócić, czy nie?
Nie, można, no można, można. No, jeszcze się nie wywaliłem, ale... Prawa no. Musi być. Kurde, tak, tego to nie widziałem, a ja często widzę ten samochód tutaj. No, no ja tutaj jak tu przejeżdżam, bo ja tam trenuję na jednym kole. To ja tam jeżdżę. W bloku mnie nie chcą, nie? Nie chcą? A na działkę to tak jak jest chwila, nie? A. Tu mam blisko do domu, bo na Pestowskim, nie? To za... Aha, aha, aha. Szosę pewnie, to już się nie chce jechać. A. No, to jest otwór staroć, nie? Right Here Waiting, Richarda Marksa, nie wiem czy pan kojarzy. Jak posłucham, to może coś... Z pasją, patrzcie, co... Ja co... dopiero od roku, nie? Także to jeszcze nie jest pełen profesjonalizm. No, tak. ale uczysz się. Cały czas. No. Ja też się uczę, cały też, czas. Też po robocie, przed robotą, jak się tylko uda, nie? No, zima, ja to samo. Zima najgorsza, bo no. Trzeba się grzać, nie? W samochodzie. No. Jak ja zawsze zjeżdżam, czy nie, ja tu chcę zawsze wjechać, nie? Mówię, tu jadę, ale mówię, samochód stoi, a dobra, tu nie wjeżdżam, jadę tam, nie? Aha, no. Tutaj no, że, no, że tu stoi samochód, nie? No jak nie? Coś, to mogę zakopać. Nie, dobrze. Bo tamto cię zagłuszyli. W ubiegłym roku to tam, gdzie ten biały samochód sobie podjechałem. Tam jakiś stawik jest, jakaś taka tam, nie? No, ale wiesz co, jak tam jest też taka zatoczka... Policja przecież przyjechała na rowerach, nie? Tak? Nie wiem, czy ktoś wezwał, bo jeździł facet rowerem. I to nie wiem, czy to jego pole było, czy co. Bał się, że coś tam mu narobi szkód. Aha. No przecież mówię, kurde, co to policja na rowerach? Mówię, no jedynie zgłoszenie, nie? No. Oni tylko zajechali mi w ten asfalt, zobaczyli, że sobie z saksofonem chodzę i w ogóle nawet się nie zatrzymali, tylko pojechali w drugą stronę. Ale wiesz co, możemy tak zrobić. Tam jak sobie kiedyś pojedziesz, tak przypuśćmy o tej godzinie, ja też tak od 19 do po 20 jeżdżę, nie? To możemy coś takiego zrobić, ustawić kamerę, ty będziesz grał, a ja będę na jednym kole przejeżdżał. To na razie. No, to lecę. Na jednym kole. Dobra, Dawid, to ja tutaj ci tylko przejadę kawałek i lecę, a tak to się widzimy następnym razem. Czyli nieważne, co robisz. Czy grasz w piłkę, trenujesz, czy grasz na gitarze, na kontrabasie. Obojętnie po prostu, co byś nie robił. Jeździsz na rolkach, na hulajnodze, grasz w karty, to wszystko to jest pasja. I z takimi ludźmi fajnie się rozmawia. Jeszcze ćwiczą, dążą do doskonałości, to jest coś pięknego.
No na przykład mi dzisiaj trening nie wyszedł. No ale jutro będzie lepiej. To nara, hejos.